Witam Was z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Dzisiaj na kolejnym odcinku Muzealnych Spotkań z Historią porozmawiamy sobie o sprzęcie narciarskim, ale nie tylko. Porozmawiamy również o historii, o nowinkach technicznych, a naszymi gośćmi dzisiejszymi są Adam Lewandowski z Narty Warszawa i Piotr Gąsiorowski z Dynafitu. Dzień dobry. Witam Was. Chciałem zapytać Adama, od jak dawna zajmujesz się sprzętem narciarskim? Tak naprawdę sprzętem narciarskim zajmuję się praktycznie całe życie, bo już zaczynałem w podstawówce. Wtedy były dość popularne giełdy sprzętu zimowego, giełdy narciarskie. Krótko mówiąc, chodziliśmy na giełdę, żeby wymieniać sprzęt. Wiadoma sprawa, byliśmy nastolatkami, stopy rosły, rośliśmy w górę i to było fajne miejsce na to, żeby można było wymienić sobie sprzęt na większy. I tak się zaczęło. A powiedz mi, na przestrzeni lat widzisz dużą zmianę w tym sprzęcie narciarskim? Gigantyczną. To, co było 20-25 lat temu, tak naprawdę nijak ma się do sprzętu, który jest produkowany w tej chwili. No właśnie, my w muzeum prezentujemy sprzęt właściwie od początków historii narciarstwa. Najstarsze eksponaty są z XVIII wieku. Tutaj właśnie mamy tego typu narty wykonane w zupełnie innej technologii. To jest deska, która przez kilkaset lat uległa niestety odkształceniu, ale wiązania, jak widzimy, były zupełnie innego typu, paskowe. Sama narta wykonana w zupełnie inny sposób niż współczesne. Taką cechą, która jest charakterystyczna, jest oczywiście brak krawędzi metalowych w tych nartach. Powiedzcie mi, kiedy tak naprawdę zaczęto stosować krawędzie i po co te krawędzie wprowadzono do nart? Znaczy, przede wszystkim krawędź wprowadzono, żeby narta zdecydowanie lepiej się prowadziła na twardym podłożu. I w momencie, jeżeli mamy nartę zaopatrzoną w krawędź, krótko mówiąc, trzyma na twardym, daje możliwość jazdy na zmrożonym stoku, na stoku oblodzonym. Oczywiście taką krawędź trzeba ostrzyć. Czy kąt, pod jakim się ostrzy, ma znaczenie? Oczywiście, jak najbardziej. Kąt zadany w narcie może się wahać. Przeważnie jest to kąt 89-88 i podcięcie krawędzi między 0,5 a 1 stopień. A co dają nam zmiany tego kąta? Szybkość wejścia na krawędź i długość trzymania na tej krawędzi, mówiąc w skrócie. Często można spotkać w sklepach narciarskich ostrzałki, które umożliwiają samodzielne ostrzenie tej krawędzi, nie w serwisie. Czy uważasz, że to jest dobry pomysł? Jak najbardziej, natomiast warto byłoby potestować sobie takie ostrzenie ręczne na nartach, których już po prostu nie używamy, żebyśmy nie popsuli narty, na której jeździmy. Warto byłoby ustawić, mówiąc obrazowo sobie, rękę, żeby te czynności, żeby te pociągnięcia były powtarzalne. Rozumiem. Mam pytanie do Adama. Jeszcze jedno pytanie do ciebie. Powiedz mi, czy mówiąc o krawędzi, musimy również mieć świadomość samego ślizgu, prawda? Czy ten ślizg narty również musimy w jakiś sposób specjalny ostrzyć czy smarować? Znaczy, absolutnie smarować. Ślizg tak naprawdę to jest, można powiedzieć, rzecz, która daje nam szybkość jazdy, przede wszystkim taką możliwość, tak jak powiedziałem, szybszej jazdy, ale jednocześnie w momencie, jeżeli mamy zadbany przede wszystkim ślizg, czyli ślizg równy, bez powiedzmy pewnego rodzaju dziur i odpowiednio nasmarowany, wtedy narta, obrazowo mówiąc, nam jedzie. No właśnie, mówiąc o ślizgu, należy pamiętać, że kiedy jeździmy po takich stokach przygotowanych w resortach narciarskich,
tak naprawdę niewielkie są szanse na to, że ten ślizg ulegnie uszkodzeniu. Ale sytuacja diametralnie zmienia się, kiedy wyjeżdżamy w teren. Kiedy jeździmy już freeride'owo, wyciągamy skitury. I tutaj pytanie do Piotra. Powiedz mi, czy rozumiem, że taki ślizg narty skiturowej dużo częściej ulega uszkodzeniom z racji jazdy w terenie. Czy istnieją jakieś szybkie sposoby naprawy takiego ślizgu? W zasadzie to są te same sposoby, jakie mamy na co dzień w nartach alpejskich zjazdowych. Polega to jakby na wtapianiu tego samego tworzywa, z jakiego zrobiony jest ślizg narty skiturowej czy też zjazdowej, w to uszkodzone miejsce. Można to zrobić samemu, prowizorycznie, nawet nie wiem, gdzieś tam na dole, na parkingu, na stoku. Natomiast żeby to miało swoją trwałość i jakość i żeby oddawało jakby wszystkie właściwości prowadzenia się narty, to tak naprawdę chyba lepiej to zlecić w jakimś serwisie takim bardziej profesjonalnym i wtedy jest to zrobione jak należy. Natomiast to jest tak samo jak z, nie wiem, z naprawą opon w samochodach. Po prostu wszystko da się naprawić i jest to jakby wpisane jakby w zasady gry. No właśnie, nie będę zdradzał już całego kolejnego odcinka. Powiem tylko, że spotkamy się również w serwisie narciarskim w Warszawie, Narty Warszawa, u Adama Lewandowskiego, gdzie pomówimy już szczegółowo o technologii naprawy takiej narty po sezonie, przygotowania jej do sezonu. Ale jeszcze mam jedno pytanie, drążąc ten temat skiturowy. Mówiliśmy o krawędziach. No, wszyscy wiemy, że w narciarstwie skiturowym bardzo duże znaczenie ma foka, którą podklejamy pod narty, która umożliwia nam podchodzenie pod trudny teren. Możecie pokazać, jak wygląda taka foka, bo jasne, myślę, że to może być ciekawe dla naszych widzów. Więc foka w tym momencie to jest nic innego jak pas specjalnie przygotowanego futra aksamitu, który można przyczepić przy pomocy takiego kleju do ślizgów. Klej jest z zasady wodoodporny i fokę zakłada się, przykleja do podchodzenia po to, żeby się przemieścić z dołu na góry. Natomiast do zjazdu ściągamy fokę, składamy sobie na pół klej do kleju. Kiedy foka jest nowa, klej lepiej trzyma i wtedy te nasze ruchy muszą być takie bardziej zdecydowane. W zasadzie w tym momencie mamy przygotowaną fokę do zjazdu, chowamy do plecaka albo pod kurtkę, jeśli chcemy ogrzewać swoim ciałem klej, bo jesteśmy przygotowani na następne podejście. Natomiast narta w tym momencie jest przygotowana do zjazdu. Mam do ciebie pytanie, które często początkujący narciarze zadają. Czy można kleić taką fokę do nasmarowanej narty? Tak, jak najbardziej. Narta powinna być przygotowana tak samo jak narta zjazdowa, czyli nasmarowana, wyszczotkowana albo wycykinowana w zależności od tego, jaki system przygotowania my obieramy albo serwis. To jakby mają dwie rzeczy na celu. Pierwsza to jest jakby sama możliwość poruszania się w miarę szybkiego i nie wiem, oprócz szybkości zjazdy, tak samo narty nasmarowane na odpowiednią temperaturę powodują to, że te narty, na przykład śnieg się nie przykleja i możemy w ogóle się poruszać. Natomiast też jeśli mamy wysuszony ślizg, jest nienasmarowany, wtedy kawałki kleju od foki mogą pozostawać na ślizgu narty, więc jakby utrzymywanie ślizgu narty w takim stanie natłuszczenia, nasycenia jest jak najbardziej wskazane. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, czy samą fokę również możemy smarować? Bo tak, zauważyłem, że jeżeli taka foka po sezonie nie była w odpowiedni sposób zakonserwowana, to jest po prostu, mówi się, tempa, czyli idąc czujemy, jakbyśmy ciągnęli za sobą kilka dodatkowych kilogramów. Tak, znaczy w ogóle jeśli chodzi o foki, to możliwości rozwiązań materiałów i tego, jak one się zachowują w śniegu, jest cała masa, tak samo, nie wiem, taką analogię, żeby to uprościć, jak jeśli chodzi o opony w autach. Są opony, które jeżdżą szybciej na asfalcie, które lepiej się zachowują w terenie. I tak samo jest z fokami. Są foki, które na przykład są bardzo szybkie przy podchodzeniu, ale na przykład gorzej trzymają przy stromym śniegu, kiedy jest lód, i odwrotnie, foki, które bardzo dobrze trzymają na bardzo stromym, zlodzonym śniegu, natomiast są wolniejsze. Jakkolwiek i te wolniejsze, i te szybsze należy smarować. Wszystkie foki, które są produkowane przez producentów, one są wstępnie już jakby przygotowane różnymi powłokami, podobnymi w zasadzie jak smary narciarskie.
z biegiem czasu one, te powłoki ulegają starciu i wtedy faktycznie można używać smarów narciarskich do renowacji tych powłok na fogach. Lepiej takich w sztyfcie, czy lepiej takich, które wymagają rozgrzania żelazkiem? I jedne i drugie są dopuszczalne. Warunkiem jest tylko jakby wczytanie się w dokumentację albo jakby zasięgnięcie informacji u sprzedawcy albo u producenta, czy na przykład dopuszcza stosowanie smarów fluorowych, które są dosyć popularne w narciarstwie zjazdowym, bo generalnie fluor powoduje degradację kleju w większości rozwiązań na ale rynku. Wracając właśnie do smarów fluorowodorowych, zdaje się, że ostatnio Międzynarodowa Federacja Narciarska wprowadziła ograniczenia w stosowaniu tych rozwiązań. Zgadza się, natomiast mówię tutaj jakby uwagę taką, że ktoś, kto pierwszy raz sięga, nie wiem, chce się zabrać za renowację powłoki na fokach, ma smary fluorowe, które tam gdzieś pozostawały z dawnych lat, w większości przypadków takie rzeczy się szybko nie zużywają i aplikuje taki smar fluorowy albo na ślizg narty, albo na ślizg foki, jak futro. I w tym momencie faktycznie ten fluor powoduje degradację tego kleju, więc w tym momencie gdzieś należy zasięgnąć tej informacji, czy producent dopuszcza stosowanie takiego rodzaju smaru, albo nie. Natomiast jest cała seria jakby dedykowanych produktów na rynku do fok i można się posiłkować właśnie tymi rozwiązaniami. Adamie, mam pytanie do ciebie, ponieważ jesteśmy w temacie narty, ślizgu i tak naprawdę przeszliśmy od krawędzi przez ślizg, wgryzamy się coraz bardziej w ten temat. Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali chwilę o samej konstrukcji narty. Tutaj te nasze narty historyczne, które mamy ze swojej kolekcji muzealnej, no jak widać wykonywane są z jednego fragmentu drewna, z reguły jesionowego. Natomiast współcześnie te narty są wykonywane jako taka konstrukcja kanapkowa, złożona z kilku warstw. Natomiast... Powiedz mi, jaka jest główna różnica i co jest tym tajnym składnikiem tej kanapki współczesnych nart? To ja może powiem, jaki jest wspólny mianownik. Co łączy tą starą konstrukcję narty i nowoczesną? No przede wszystkim rdzeń. Jaki mamy rdzeń w dobrych nartach aktualnych? Drewno. Oczywiście są to różnego rodzaju drewna, ale w dalszym ciągu nic drewna nie zastąpi. To po co pozostałe warstwy w takim razie? To po co pozostałe warstwy? Jeździmy coraz szybciej i przede wszystkim mamy zupełnie inną geometrię nart aktualnych, jak nart z lat poprzednich, powiedzmy sprzed 15, 20, 50, 100 lat. Przede wszystkim narta jest zdecydowanie bardziej wytaliowana. Jest szersza na dziobie, dość wąska w talii i znowu rozszerza się w kierunku pięty. Dzięki temu mamy mniejszy promień skrętu, możemy łatwiej postawić nartę na krawędź i krótko mówiąc wycinać bardziej precyzyjnie łuki. No tak, bo musimy pamiętać o tym, że ten dawny skręt narciarski był zupełnie inny. Zaczynaliśmy, prawda, od skrętu telemarkowego, nazwa pochodzi oczywiście od miejscowości Telemark, później była Christiania. Współcześnie ten skręt carvingowy jest jeszcze troszeczkę inny. Ale wszyscy wiemy, że narta przy dużej prędkości wchodzi w drgania. Czy w jakiś sposób są technologie, które tłumią drgania tej narty po to, żeby ta krawędź cały czas trzymała stoku? Wszyscy producenci tak naprawdę dążą do tego, żeby te drgania możliwie jak najszybciej zostały stłumione. Są różnego rodzaju systemy antywibracyjne, tak można to określić, natomiast weszła technologia, weszła elektronika, można powiedzieć, do nart, a mianowicie firma Head tak naprawdę w latach poprzednich miała system CHIP, miała system KERS. W tej chwili system KERS został zamieniony na system EMC. W skrócie energia kinetyczna jest zamieniona w energię elektryczną i dzięki temu jesteśmy... Tylko i wyłącznie po to, żeby możliwie jak najszybciej wytłumić niepotrzebne drgania na narcie. Tak się składa, że dzisiaj mamy właśnie taką nartę wyposażoną w ten system. Czy mógłbyś pokazać, w jaki sposób on działa? Jasne. Już pokazuję. Mamy aplikację. Tu mamy nartę demową, także to nie jest akurat narta, na której możemy jeździć. Natomiast w prosty sposób pokażę, jak działa system EMC. W tej chwili system EMC jest
jest wyłączony i te drgania są zdecydowanie wyraźne, prawda? I przede wszystkim są ta amplituda drgań jest dość długa. Natomiast jak włączymy system EMC i nawet widać, że zdecydowanie mocniej naciskam, ta amplituda jest dużo mniejsza. Tak działa właśnie system antywibracyjny w nowej kolekcji narty, w nowej kolekcji HEDA. Rozumiem, czyli ten system nie wymaga jakiegoś specjalnego źródła zasilania. Tej narty nie musimy podłączać do ładowarki, tak jak nasz smartfon. Jak to działa? Tak naprawdę tu jest obieg absolutnie zamknięty. Są włókna piezoelektryczne, które kumulują energię włożoną w skręt. Inaczej, może nie do końca tak. Włókna piezoelektryczne jakby wyłapują energię włożoną w skręt. Jest mikroprocesor, który to magazynuje i oddaje przy wyjściu ze skrętu. Czyli działa to, można powiedzieć, podobnie jak system KERS w formule pierwszej. Natomiast no tutaj przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy mieli fajne odbicie przy wyjściu ze skrętu i jednocześnie, żeby ta narta przy naprawdę dużej prędkości nie wpadała nam w wibracje. Czyli można powiedzieć, że nawiązując do tego, co się obecnie dzieje w elektronice i ostatniej promocji gry Cyberpunk, tak naprawdę stajemy się trochę takimi cyborgami, dlatego, bo ta narta staje się przedłużeniem naszego mięśnia. Podobnie jak włókna mięśniowe, które prawda, przy uderzeniu usztywniają się, tak samo ta narta przy uderzeniu o jakąś muldę, przy jakichś specyficznych nierównościach terenu, nabiera sztywności z racji jak gdyby samego swojego ruchu. Tak, no przede wszystkim po co tłumienie drgań? Tłumienie drgań tylko i wyłącznie po to, żeby narta miała zdecydowanie lepszy kontakt ze śniegiem. Jeżeli narta nam się nie odrywa, automatycznie nie puszcza na twardej powierzchni i dzięki temu jeździmy zdecydowanie pewniej. Rozumiem. Mam teraz pytanie do Piotra, ponieważ w tej naszej rozmowie o ewolucji sprzętu narciarskiego takim nieodłącznym elementem są oczywiście wiązania, które wpływają na bezpieczeństwo narciarza, na komfort jazdy. Tutaj oczywiście historycznie mamy bardzo dużo typów tych wiązań. Od takich najprostszych wiązań paskowych, które chciałem pokazać na tej historycznej narcie. To są wiązania skórzane, które właściwie tylko przytrzymywały przód buta narciarskiego, zapiętek zapewniał jakąś stabilizację kostki. Natomiast nie było mowy o żadnym wypinaniu buta z tej narty. Kolejne systemy, które tutaj widzimy, mamy na przykład system Bilgeriego, który był takim quasi-biegowym, również ze sprężyną umieszczoną w środku, ale sprężyną, która nie umożliwiała wypięcia narty, tylko regulowała stopień ugięcia, czyli jak gdyby wybicia w momencie podchodzenia na nartach pod stok. Taką cechą wspólną tych wszystkich nart jest to, że mieliśmy wolną piętę historycznie. Ta pięta oczywiście pomagała nam w podchodzeniu pod stok. W nartach skokowych to było oczywiste, że ta pięta musiała być odrywana, żeby można było w ogóle oddać ten skok narciarski, a w nartach zjazdowych była konieczna do tej techniki telemarku, która notabene była używana, ponieważ narty nie były tak nowoczesne jak współcześnie, nie było ostrych krawędzi, nie było sztywnych wiązań i po prostu wymagały troszeczkę innej techniki skrętu z obniżeniem środka ciężkości. Współczesne narty z wolną piętą są zupełnie inne od tych, które tutaj mam. Już nie mówię o Kandaharach, które były dość późnym wynalazkiem. Przede wszystkim umożliwiają bezpieczne podchodzenie pod stok. Tutaj mam pytanie do Piotra. Jest taka opinia obiegowa, która mówi nam, że narta skiturowa jest mniej bezpieczna od narty zjazdowej, ponieważ ten but
jest w osi obrotu, prawda, na palcach, jest przyczepiony dość mocno tymi pinami, co w razie wypadku może spowodować, że to wiązanie się nie wypnie. Czy to prawda? Nie. Nie jest to prawda. Generalnie wiązanie się jest dopuszczane do obrotu, w zasadzie sprzedaż przez normalne sklepy. Musi spełniać standardy bezpieczeństwa, takie samo jak wiązania do nart zjazdowych. Oprócz tego producent, który by wypuścił takie wiązania, sam sobie nakłada na siebie ryzyko spraw sądowych, które mogą się skończyć kolosalnymi odszkodowaniami, zadośćuczyniami, mogące spowodować bankructwo takiego producenta, więc raczej żaden producent sobie nie pozwala na taką fanaberię i wpuszczenia na rynek coś, co nie działa. Ale nadal używane są wiązania półkowe, które są historyczną spuścizną, jak widzimy, wiązania Bilgieriego, one są dość podobne, ponieważ to też jest element pod butem, który się rusza i który jest na stałe połączony z palcami i z zapiętkami. Tak, tylko na ciekawostkę taką, że te wiązania, które właśnie pokazałeś, to tak naprawdę to jest u nas tutaj historycznie, natomiast są one produkowane przez zwykle firmy skandynawskie i to są wiązania, które są w standardzie NATO wojskowym, które umożliwiają wpięcie każdego buta wojskowego właśnie w standardzie NATO. I są normalnie w użyciu. Wiadomo, ciężko porównać jakby właściwości prowadzenia narty kontroli zjazdowe z tym, co oferują narty bardziej zaawansowane. Natomiast jakby sens zawsze pozostaje ten sam, możliwość poruszania się z punktu A do punktu B na podejściu i potem zablokowanie pięty buta, pięty wiązania albo i nie i zjazd właśnie w stylu takim, nie wiem, alpejskim, nie wiem, Krystian jakby tam by się nazywać, albo właśnie telemarkiem, przy czym nadal telemark istnieje, nadal ma swoje grono fanów i są firmy, które nadal produkują sprzęt, oczywiście odpowiednio zaktualizowany do dzisiejszych czasów, ale to funkcjonuje. Akurat ja pracuję dla firmy Dynafit, która jakby poszła zdecydowanie w tym kierunku takiego bardziej unowocześniania, wyprzedzenia swojej jakby tam epoki i minimalizacji sprzętu, natomiast możliwość poruszania się z punktu A do punktu B, pokonywania dużych deniwelacji w górę i w dół, to jest jakby główny sens tego wszystkiego. Przy czym znowu, jakby ponieważ sam skitouring i sama możliwość poruszania się w górach na nartach jest coraz bardziej, może nie tyle masowe, ale bardziej popularne, sięga po to coraz więcej osób, które nawet niekoniecznie chcą się mierzyć z niebezpieczeństwami gór, typu lawiny, jakieś, nie wiem, spadnięcia w nastrowych miejscach. Tylko po prostu są zmęczeni jeżdżeniem na wyciągach. W kółko tym samym, trochę jak na karuzeli i chcą czegoś innego, kontaktu z przyrodą. Albo nawet treningu. To w tym momencie skitouring widzimy, to zaczyna pełnić rolę jakby kolarstwa szosowego w lecie. To skitouring jest jakby takim kolarstwem szosowym, mówiąc w cudzysłowie oczywiście. To jest możliwość jakby, nie wiem, wykonywania treningów wydolnościowych, siłowych i oprócz tego też przebywania w fajnych okolicznościach przyrody. No i też jakby taka odrobina przygody, jeśli ktoś tam szuka odrobiny szaleństwa, no to dużo nie trzeba, żeby zjechać tam z przygotowanych tras w miejsce, gdzie rzeczywiście teren oferuje dużo możliwości. No i to wszystko jest jakby właśnie w narciarstwie skiturowym. Rozwiązanie jest cała mnogość i jest z czego korzystać. Adamie, rozmawiamy o wiązaniach, o nartach. Mam do ciebie pytanie, czy wiązania w nartach zjazdowych, nie skiturowych, które są dość zaawansowane w porównaniu do tych kandaharów sprzed 60 lat, 70. Powiedz mi, jaka jest przyszłość tych wiązań? Czy, bo powiem szczerze, że mniej więcej od 10 lat nie widzimy jakiejś dramatycznej zmiany w wyglądzie tych wiązań. Oczywiście są pewne różnice w wysokości płyty głównej, która idzie do góry bądź do dołu. Czy widzisz jakieś tendencje, które w najbliższych latach, czego się możemy spodziewać? Jeżeli chodzi o wiązania alpejskie, rzeczywiście nie ma drastycznych różnic tak naprawdę rok do roku. Są oczywiście zmiany kosmetyczne. Tak jak zauważyłeś, jest przede wszystkim różnica w wysokości tych wiązań. Kiedyś stosowane były bardzo wysokie płyty, żeby kąt natarcia na krawędź był, można powiedzieć, mniejszy, żeby szybciej można było wejść na krawędź i wykręcić, krótko mówiąc, krótszy promień skrętu. Od tego tak naprawdę zaczęto odchodzić, bo były stosowane
stosowane płyty naprawdę bardzo wysokie, na poziomie 23 mm, 35 nawet. W tej chwili płyta, powiedzmy taka sportowa, to mówię o narcie sklepowej, jest na poziomie 13 mm, natomiast stosuje się to tylko i wyłącznie w narcie, mówimy o płycie, płytę stosujemy tylko i wyłącznie w narcie sportowej, natomiast w narcie All Mountain, troszkę szerszej, w okolicach 80-85 pod butem, a w szczególności w narcie freeride'owej, dążymy do tego, żeby wiązanie było zamontowane jak najbliżej narty. Czyli krótko mówiąc, wtedy ten przekaz jest taki bardziej naturalny. Rozumiem. To jest kwestia oczywiście wysokości samego wiązania nad nartą, a drugim takim tematem, który nawet widzimy tutaj w możliwości regulacji tego wiązania, jest przesuwanie wiązania do przodu bądź do tyłu. Powiedz mi tak łopatologicznie, przesunięcie całego wiązania do przodu, co powoduje, a co powoduje przesunięcie całego wiązania do tyłu, czyli tego środka geometrycznego naszego buta. Więc tak, żebyśmy mieli właściwie zbalansowaną nartę, środek narty musi nam się pokrywać ze środkiem buta. I takie wartości są na bucie, tak, zaznaczone na bucie, takie wartości są zaznaczone na narcie i wtedy mamy tą nartę na tyle zbalansowaną, że ona jeździ optymalnie. Oczywiście w tej chwili mamy regulowany przód wiązania, mamy regulowany tył. Jest to na pewno ukłon w kierunku wypożyczalni, bo kiedyś nazywane były to, taka regulacja była nazywana wiązaniem rentalowym. W tej chwili jest to, można powiedzieć, absolutnym standardem. Tak naprawdę poza wiązaniami, poza nartami freeride'owymi, gdzie montujemy wiązanie bezpośrednio do narty za pomocą śrub i wiązaniami skiturowymi, praktycznie i oczywiście wiązaniami do nart zawodniczych, czy to narty z grupy All Round, czy All Mountain, wszystkie już na etapie fabrycznym mają zamontowaną płytę. Przychodzi taka narta do sklepu, oczywiście wiązanie jest osobno w pudełku, my to, można powiedzieć, rozpakowujemy, nasuwamy wiązanie, montaż jest banalnie prosty, ustawiamy już pod konkretny but, tak żeby właśnie narta była odpowiednio zbalansowana. Na zakończenie chciałem się ciebie zapytać, Piotrze. Taki temat czasem pomijany, a moim zdaniem bardzo istotny. Sprzęt narciarski to nie tylko narty, kijki, buty, ale również ubrania i akcesoria. Żeby wygodnie spędzić ten czas na stoku, no musimy mieć jakąś kurtkę ciepłą, ale też taką, która umożliwia wentylację, plecak, który umożliwia łatwe spakowanie sprzętu, no a w przypadku skiturów jest niezbędne oczywiście przyczepienie tych nart, jeżeli mamy podejścia. Jakie są nowinki w tym zakresie? W sumie to nowinki to ciężko nazwać jako taką nowość, bo to jest patent, który już funkcjonuje od przynajmniej 20-30 lat, odkąd są zawody w skialpinizmie, w skiturze na świecie. Natomiast jest to coś, co się przyjęło super i sprawdza w życiu codziennym dla każdej osoby, która uprawia skituring. Jak się porusza w górę, to zwykle musi te narty często ściągać, zakładać. Więc idealnym rozwiązaniem jest system, który pozwala nam na zakładanie i ściąganie nart bez samego ściągania plecaka. Zwłaszcza jeśli musimy to robić wielokrotnie. Właśnie tutaj Adam prezentuje system, który posiadają wszystkie nasze plecaki. Jest to możliwość ściągania i zakładania nart bez ściągania plecaka. Tutaj oczywiście mamy jedną nartę. Zakłada się zwykle nartę złożoną, jakby jako parę narta złożona do ślizgu narty. Natomiast dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie sobie właśnie ściągnąć, założyć narty do plecaka i wyciągnąć bez jego ściągania. Oprócz tego jeszcze plecak oferuje tam możliwości wyciągania raków bez ściągania plecaka, sięgnięcia też do głównej komory i wyciągnięcia kurtki, ale to już powiedzmy jest pewnie opowieść na osobny odcinek. Czyli głównym elementem jest nacisk na wygodę, na ergonomikę, na takie korzystanie z tego sprzętu, żeby można było jak najłatwiej, jak najszybciej z niego korzystać na stoku. Zgadza się. Plus jeszcze oczywiście niska jakby masa własna całego sprzętu, wiadomo, to przekłada się jakby na naszą możliwości wydolnościowe, szybkość poruszania się pod górę i zmęczenie.
Dziękuję Wam bardzo za udział w dzisiejszym nagraniu. W przyszłym nagraniu spotkamy się w serwisie u Adama, w którym zobaczymy, w jaki sposób możemy narty naostrzyć, nasmarować, w jaki sposób możemy serwisować sprzęt, ale również w odpowiedni sposób dobrać buty, wiązania do naszych umiejętności, do naszych preferencji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.